O dzieci w czasie ferii dbają nie tylko rodzice, nie tylko starsze rodzeństwo, nie tylko wychowawcy przeróżnych zorganizowanych akcji, ale również muzea, które proponują nie tylko zwiedzanie wystaw. W ramach akcji Zima w mieście w sobotę rano w Muzeum Niepodległości odbyły się zajęcia dla najmłodszych warszawiaków. Spotkanie to było poświęcone muzyce. Dzieci wykazały się wyjątkowymi zdolnościami. 6-letni Wawrzyniec grał na pianinie, a 11-letnia Amira profesjonalnie zaśpiewała popularną Kukułeczkę. Swoje umiejętności zawdzięczają książce pani Lidii Bajkowskiej. Bajka o piosence i nutkach to nowa metoda zaopatrzona we wskazówki dla nauczycieli. Uczy muzyki przez zabawę. Dzieci bawiły się dobrze. Szkoda tylko, że nie miały okazji obejrzeć zapowiedzianego wcześniej programu z udziałem artystów amerykańskich.